27 maja 2015 roku. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Stwierdzam kworum. Stwierdzam przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z lutego 2015 roku. To są posiedzenia 433 do 441. Przewodniczącym. Wobec niewniesienia do nich zastrzeżeń. Proponuję również zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego w stosunku do tej, jaką zaproponowaliśmy Państwu posłom zaproszenia na dzisiejszym posiedzeniu komisji. A zatem, żeby objaśnić, rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o administracji podatkowej byłoby punktem pierwszym, a rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym niektórych innych ustaw byłoby punktem drugim porządku dziennego. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku dziennego i kolejności rozpatrywania tematów? Nie widzę, a zatem wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego i kolejności rozpatrywania spraw stwierdzam przyjęcie i kolejność rozpatrywania spraw. W imieniu Pań Panów Posłów chciałabym przywitać uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli naczelnych organów administracji państwowej oraz innych urzędów. Ustawa druk 3230. Bardzo serdecznie witam panią Izabelę Leszczynę, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana Jacka Kapicę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana przedstawia przewodniczący komisji poseł Wiesław Jantrzyk. No to na pani na pewno nie jest Wiesław Jantrzyk. Kto to jest ta pani? Papierów wartościowych. Ta kobieta. Witam kto to również jest? Osoby państwu towarzyszące. Kto to jest? Przystępujemy do nie można się dowiedzieć pierwszego punktu ze strony 26 maja na posiedzeniu plenarnym TV Sejm transmisję rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej. W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Sejm skierował ustawę wraz z poprawkami do komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania. Rozpatrywanie poprawek będzie odbywało się w następującym porządku. To jest propozycja, którą komisja powinna przyjąć, zaakceptować. Uzasadnienie poprawki przez posła, który zgłaszał tę poprawkę, przedstawienie stanowiska rządu, uwagi przedstawicieli biura legislacyjnego dotyczących konsekwencji wynikających. Nie ma nazwiska. Biuro będzie miało takie uwagi. Nie ma imienia i nazwiska przewodnicząca komisji finansów publicznych. Czy są uwagi do takiego sposobu rozpatrywania poprawek? Oczywiście, że są. Nie wiemy, kto jest przewodniczącą komisji rozpatrywania poprawek. Finansów publicznych 27 maja 2015 roku. Rozpatrywania poprawek. Kto to jest? Przystępujemy zatem do rozpatrzenia poprawek do rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej. Kto to jest? Poprawka pierwsza zgłosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, kto z Państwa posłów jest upoważniony do przedstawiania poprawki, a jeżeli nie będzie, to będziemy przechodzić do kolejnych etapów. Prawo i Sprawiedliwość wie na pewno, kto to jest. Proszę bardzo, kto w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Nie widzę, wobec tego chciałabym poprosić o PiS o nieobecne na Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry Pani Przewodnicząca, Szanowna Komisjo. Stanowisko rządu do tej poprawki jest negatywne z dwóch powodów. Po pierwsze, asystent podatnika w Urzędzie Skarbowym jest funkcją, a nie stanowiskiem w hierarchii służbowej. I zasadą jest, że dla funkcji, takich na przykład jak kontroler, nie określa się wymaganych kwalifikacji, bo to zależy od przełożonego naczelnika, właściwy dobór kadr do wykonywanych zadań. Zasadą jest owszem określanie minimalnych wymogów dla stanowisk w hierarchii służbowej. Niektórych stanowisk, szczególnie funkcyjnych, takich jak dyrektor czy naczelnik. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że w zaproponowanej poprawce ona de facto wyklucza z możliwości wykonywania tych zadań inne osoby niż posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie ekonomii i 2-letni staż pracy w określonych komórkach, podczas kiedy
w gronie pracowników administracji podatkowej są również osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych z zakresu prawa czy administracji, a w wyniku tej poprawki byłyby wykluczone z możliwości wykonywania tych zadań. To po pierwsze. Po drugie, ustęp drugi tej poprawki odnosi się do konkretnych komórek, które określone są w statucie. To jest jednak zmienna, stany zmienne ze względu na zmianę nazw komórek, stąd nie jest właściwe wpisywanie do ustawy nazw komórek, które są określane w akcie niższej rangi i mogą się zmieniać. Stąd stanowisko z tych dwóch generalnych powodów rządu do tej poprawki jest negatywne. Dziękuję bardzo. Bronisław Maria Komorowski. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi państwa posłów do tej poprawki? Prezydent. Otwieram debatę na temat tej poprawki. Pan poseł Janczyk. I tak, w tym filmie dziękuję. Listę senatorów. A zatem znamy stanowisko rządu. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tej poprawki? W filmie przedstawimy listę posłów infamisów. Kto jest przeciwny? Łukasz Abkarowicz z Warszawy. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Anna Aksamit z Warszawy. Dziękuję. Poproszę o wynik. Platforma Obywatelska. Mieczysław Augustyn, Platforma Obywatelska. 8 głosów za, 15 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rekomendacja dla poprawki negatywna. Poprawka druga zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Marek Borowski. Widzę, że w tym samym trybie. Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Borowskiego, Warszawa. Bogdan Borusewicz, Gdański Żyd, Platforma Obywatelska, marszałek Senatu z Gdańska. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Damięcka, Panie i Panowie Posłowie, w tej poprawce proponujemy, aby rozszerzyć grono pracowników przeprowadzających kontrolę podatkową, którym będzie przysługiwał Komitet Wyborczego Wyborców Włodzimierz. W propozycji rządowej ograniczenie do wypłaty dodatku kontrolerskiego tylko dla osób, które bezpośrednio wykonują kontrolę. Natomiast nasze rozszerzenie, Jarosław Duda, w naszym rozszerzeniu proponujemy, aby ten dodatek otrzymywali również pracownicy uczestniczący w całym procesie przygotowania, jak również potem opracowywania decyzji po kontrolnej. Dziękuję. Ryszard Kurecki. Zanim udzielę głosu panu ministrowi, to chciałabym, żeby w tym zakresie rozumiemy. Maciej Grubski. Bo jeszcze chciałam zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie jest przewidziany dodatek dla kierownika jednostki, który wykonuje kontrolę, a zatem Stanisław Jurcewicz, cała idea właśnie wypłaty dodatku kontrolerskiego jest nastawiona tylko na te osoby, które przeprowadzają kontrolę, natomiast nie przewidziani są do otrzymywania tego dodatku osoby, tak jak wcześniej powiedziałam, uczestniczące w całym procesie przygotowania, również przygotowania decyzji, jak całego procesu odwoławczego Jan Michalski, do końcowego efektu. Legnica. Jasne. Chciałabym, żeby Angelika Mordanowska, PSL, Kalisz, pan minister Kapica. Ja chciałabym dodać, żeby Rafał Muchacki, PO, wskazał, jakie to są koszty, bo tego pani poseł nie pytała. Ireneusz Niewiarowski, mówiliśmy bardzo często. Ja rozumiem, że zostały zamrożone wynagrodzenia. Obrycki, i to jest PO Szczecin. W sytuacji, w której byliśmy, w Andrzej Persson, procedurze nadmiernego deficytu i w okresie kryzysu. Chciałabym zapytać, Leszek Piechota, w ten sposób przyjęcie tej poprawki, jaki ma skutek, mówiąc, że koszty poboru podatku są bardzo wysokie dla podatnika.
Aleksander Pociej, dla budżetu. Warszawa. A zatem ile jest takich osób, albo jak można wyszacować grono osób, które wykonują takie czynności, Kalisz, o których mówiła pani poseł? I jaki to będzie miało skutek finansowy, bo w tym przypadku to jest również skutek finansowy, nie jest dla budżetu, Sławomir, tylko dla Price, PO, administracji podatkowej, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Z sensem Marek Rocki, zdanie pieniędzy naprawdę wszyscy tym, którzy bardzo rzetelnie wykonują pracę. Dziękuję bardzo pani Jadwiga przewodnicząca, pani poseł. Poznań, być może intencje wnioskodawców były szczytne. Oczywiście trzeba je odnosić Jan do możliwości finansowych. Przy czym ta poprawka w swym brzmieniu odnosi Janusz się do działań kontroli skarbowej, a nie administracji podatkowej, bo brzmi ona pracownikowi przeprowadzającemu kontrolę Witold podatkową Czitasz, oraz pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze. Administracja podatkowa nie prowadzi czynności operacyjno-rozpoznawczych. I tutaj dalej cytuję, przysługuje dodatek kontrolerski do wynagrodzenia. Pani poseł odnosiła się do procesu wykonywania kontroli, jak również wydawania decyzji, podczas kiedy poprawka z moim zdaniem z punktu widzenia systemowego nie pasuje do ustawy o administracji podatkowej. Natomiast jeżeli miałbym to odnieść to do jest, administracji Piotr podatkowej, Edmund, no to dodatek kontrolerski z założenia przysługuje osobom, które wykonują swoje czynności poza miejscem urzędowania. Ponieważ zasadą jest, że kontrola wykonywana jest w miejscu i czasie dogodnym dla kontrolowanego, co związane jest z pewnymi obciążeniami, wysiłkiem i również warunkami, które oddziaływują na kontrolującego. Stąd tylko i wyłącznie jest dla osób, które wykonują tą kontrolę w wielkości przekraczającej standardowe wynagrodzenie każdego urzędnika. Myśmy na potrzeby tej poprawki nie dokonywali oceny skutków regulacji, natomiast mogę przyznać, że w administracji podatkowej w budżecie resortu finansów nie ma w tej chwili takich rezerw, które pozwalałyby chcieliśmy Państwu jeszcze pokazać dokonać Senatu, na uregulowania czy przyznania dodatku osobom pracującym w postępowaniu, a pewnie niewiele się pomylę, jak powiem, że to jest między 5 a 8 tysięcy osób, którzy po protokole pokontrolnym dokonują oceny materiałów w postępowaniu. Idee pewnie są szczytne. Resort pracuje nad i wszyscy troszczymy się o lepsze warunki wynagrodzenia pracowników administracji państwowej jako takiej. Natomiast poprawka z punktu widzenia jej brzmienia nie odnosi się do intencji i nie pasuje do ustawy o administracji podatkowej, stąd stanowisko jest negatywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A zatem rozstrzygamy w sprawie poprawki. Kto z pań panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki z uwagami ministra Kapicy? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Proszę, pani poseł Zuba chciała zabrać głos. Może od początku, pani przewodnicząca, bo wniosek nie jest z uwagami. Szanowni Państwo, tym, którzy tęsknią za obradami to jest, Sejmu, proszę jeszcze raz przeczytać, która czy ogłosić, za czym głosujemy. Posiedzenie. Za przyjęciem poprawki. Na sekretarzy dzisiejszych obrad to było stwierdzone. Posłów Ewę Kołodziej, Marka Poznańskiego, Jagnę Marczułajtis-Walczak oraz Jana. Chciałabym wyjaśnić pani poseł Zubie, a ja powiedziałam tak, że głosujemy za poprawką, mając w pamięci uwagi pana ministra. O, powiedziałabym tak. Jeżeli państwo uważacie, nie chciałabym sporu toczyć, czy głosujemy za poprawką. A kto z pań panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? Uklenie. Jakie są przyczyny zawitego terminu pierwszych dostaw, bo to się pojawia jako jedna z przyczyn uchybienia formalnego PZL Świdnik właśnie na październik 2017 i uwypuklenie również dokładnie nadzoru nad służb nad prowadzonym procedurą przetargową. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, głos ma poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziękuję. Wartość oferty offsetowej złożonej przez Zakład PZL. 9 głosów za, 20 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Poprawka ma rekomendację negatywną. W sprawie poprawki trzeciej, a czy są uwagi Biura Legislacyjnego dotyczące poprawek trzeciej i czwartej? Oni są. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zdaniem Biura Legislacyjnego poprawkę trzecią i czwartą należałoby dlatego, że ustęp 9a dodawany w czwartej poprawce to jest w istocie część obecnego ustępu 9. Proszę także zwrócić uwagę na to, że w przypadku nieprzyjęcia poprawki trzeciej, a przyjęcia poprawki czwartej, mielibyśmy dodany ustęp 9a, który dublowałby treść obecnego brzmienia ustępu 9 w części. Dziękuję bardzo. Pytanie do wnioskodawców, którym jest poprawka trzecią i czwartą, to są poprawki Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie połączenia głosowania poprawki trzeciej i czwartej. Są Państwa uwagi i w sprawie uzasadnienia, czy ktoś z Państwa będzie zabierał głos. Pani poseł Maria Zuba, bardzo proszę. Dziękuję. Oczywiście połączenie głosowania nad poprawką trzecią i czwartą jest naturalne, natomiast w poprawce tej wnioskujemy, aby w przypadku wysokości stawki dodatku kontrolerskiego nie tylko na wysokość, ponieważ ustęp 9 mówi o tym, że osoba kontrolująca traci prawo do dodatku kontrolerskiego, jeżeli jej nieobecność jest dłuższa niż w pracy jest dłuższa niż jeden miesiąc z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Wnioskujemy, aby wprowadzić zapis z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy, ale właśnie w poprawce czwartej wprowadzamy zapis, który mówi, że ta nieobecność jest spowodowana z przyczyn niezależnych od pracownika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A zatem stanowisko rządu, pan minister Kapica. Dziękuję pani przewodnicząca, pani poseł, wysoka komisjo. Pragnę wyjaśnić, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, otrzymujący zasiłek chorobowy, otrzymuje go w wysokości, którego podstawą jest wynagrodzenie zasadnicze i otrzymywany dodatek kontrolerski. W związku z czym na chorobowym pracownik ma rekompensowane 80% od podstawy obu składników wynagrodzenia, które otrzymuje. W związku z czym, gdybyśmy utrzymywali konstrukcję, że pomimo tego, że pracownik jest na chorobowym, otrzymuje dodatek, w związku z czym otrzymywałby 80% od podstawy wynagrodzenia z dodatkiem chorobowym plus dodatek chorobowy. Stąd ta konstrukcja w ustawie tak została zapisana, aby do takich absurdów nie doprowadzać. I zapewniam raz jeszcze, że w przypadku zasiłku chorobowego wyliczana jest podstawa zarówno od wynagrodzenia, jak i dodatku chorobowego. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że konstrukcja 2015 roku infamis że wysokość Sikorski Bel nie może Applebaum być zmieniona. Tutaj jest przeprowadza kolejne głosowanie. Przyczyn niż urlop wypoczynkowy, czyli w sytuacji urlopu wypoczynkowego jest podwójne przeczenie, czyli w przypadku urlopu wypoczynkowego pracownik nie dostawałby dodatku kontrolerskiego, podczas kiedy w dzisiejszej sytuacji pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym, co jest jego prawem, otrzymuje wynagrodzenie, jak i dodatek kontrolerski. Nie wiadomo, co oglądać, dlatego że równocześnie trwają komisje i trwa plenum Sejmu. Przystępujemy do Antypolska Platforma Obywatelska i Antypolskie Stronnictwo Ludowe. Przegłosuje każdy najbardziej absurdalny i antypolski projekt. Wnioskodawcy proponują, aby sędziów arytmetyki. Kto jest przeciwny? Propozycjami głosować będziemy łącznie. Komisje wnoszą o odrzucenie.
Komisje. No to właśnie, głosujemy, proszę Państwa, takie to są komisje. Tak to wygląda na tych komisjach. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Kto się wstrzymał, dziękuję. Poproszę, dziękuję, poproszę o wynik. Głosowało 416. Tak to wygląda. Oni nawet nie czytają tego. Musieliby kilkadziesiąt stron maszynopisu ustaw czytać dziennie i z wielkim prawdopodobieństwem nie czytają tych projektów, na którym głosują. Wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej uzyskała tytuł magistra. Ja chciałabym powiedzieć, że w trakcie procedowania nad tym projektem nie przedstawiono żadnej wątpliwości związanej ze zgodnością poprawek z prawem Unii Europejskiej, zatem komisja nie będzie wyznaczała terminu dla ministra spraw zagranicznych na opinię w sprawie poprawek zgłoszonych o ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. A kolejna procedura w tym punkcie to wybranie posła sprawozdawcy. Co oni robią, proszę Państwa? Na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Co ci Żydzi na wiejskiej tam robią właściwie? O co chodzi? Kto ich tak pogania? Że oni muszą 700 ustaw w ciągu jednej kadencji przyjąć. Nie widzę, czy jest przeciw, żeby pan poseł Konstanty Oświęcimski... A, czy przeciw? To zależy, jak jest pytanie postawione. Mają wytyczne. A tak w tych komisjach to wygląda. Proszę Państwa, to jest kworum. Jedna trzecia. Czy to na tej sali jest 1/3 Komisji Finansów Publicznych obecna? Finanse publiczne. Liczne, proszę Państwa. Marszałek Sejmu 11 marca 2015 roku skierował rządowy projekt ustawy z druku sejmowego 3230 do Komisji Finansów. Nie wiemy, kto jest przewodniczącym. Nie jest to tutaj napisane. Skierowała ten projekt do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podkomisja przyjęła... Nie jest to napisane. Sala 106, budynek C. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. A przystępujemy do rozpatrzenia sprawozdania podkomisji. Myślę, że o wszystkich sprawach, które były związane z samym projektem i z to samo się dzieje tutaj. Wnioskodawcy proponują zmianę w zakresie zasad podejmowania sami nie wiedzą na czym. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisje wnoszą o odrzucenie poprawki. Dziękuję uprzejmie. Z pani panów pozwów jest za przyjęciem poprawki. Przyjęciem wniosków mniejszości 15, 18 i 19 oraz poprawek 16. Pamiętamy, że pierwsze czytanie tego projektu zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw odbyło się na forum Komisji Finansów Publicznych, która skierowała do dalszych prac ten projekt na forum podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. I ta komisja w dniu 8 kwietnia i 13 maja dokonała przepracowania tego dokumentu. Co on jeszcze może? Pan jest Sikorski, Radek. Rynku kapitałowego w Polsce. Muszę przyznać, że zainteresowanie było duże. Można powiedzieć, jak rzadko kiedy mieliśmy całe spektrum wszystkich podmiotów i izb, które były zainteresowane procedowaniem tego dokumentu. On po trzech wpisach zbanował mnie zarówno Radosław Sikorski, jak i jego żona Applebaum, ponieważ zarzuciła mi, że Radosław Sikorski nie pisze po polsku finansowego w Polsce. I na to, że do tej pory ten nadzór na tweetach swoich ciągle umieszczał tweety żony. Zasadniczą część tych opłat kierowaną poprzez... która nie jest w strukturach państwa polskiego oficjalnie. Kobieta z Ameryki dostała polskie obywatelstwo w tamtym roku bodajże. Toczyła się dyskusja, w jaki sposób to zrobić. Podobno ich dzieci w jarmułkach chodzą. W tym projekcie, który jest projektem poselskim, komisje wnoszą o przyjęcie nie pora i moment mówi się o tym, że kto to jest rządowy, ale chciałem
powiedzieć tylko o tym, że w toku prac nad tym dokumentem to jest, że w Nowym Jorku na wystawie zmieniono imię Anny Walentynowicz na Annę. Izby Domów Maklerskich dotyczące modyfikacji tegoż projektu, powołując się na fakt tego nierównomiernego rozłożenia kosztów funkcjonowania tego nadzoru określonych w ramach dokumentu, narzekając jakby na brak, adekwatności postaci pobierania opłat w nowym systemie w stosunku do zmiana tego przepisu i doprowadzenia do sytuacji takiej na rynku kapitałowym w Polsce, szczególnie tutaj w zakresie jest moim zdaniem zakładu płatności do tego, w odniesieniu do takich podmiotów jak otwarte fundusze emerytalne, być może, że poseł, niektórych podmiotów ubezpieczeniowych, podnoszono również uwagi ze strony banków, w tym banków spółdzielczych, ale w ich imieniu takich, które nie funkcjonują dzisiaj w obrocie instrumentami finansowymi. Czy poseł sprawozdawca chce wyjaśnić sprawę? Proszę bardzo. I muszę przyznać, że tak samo dotyczyły te uwagi rynku Forex i w dużej mierze podmiotów zagranicznych operujących w Polsce, że otóż dzisiaj rynek, jakby o którym mówił pan poseł przed chwilą, ta danina, którą tylko umów przed podpisaniem, podmioty gospodarcze będą płacić ratyfikacją i ustaw przed podpisaniem. W tym segmencie. A wnioskodawcy i komisje uznały, że jest to taki sam tryb jak uchwalanie komisje innych ustaw, w których orzekają inne składy niż, Trybunał w pełnym składzie. Więc nie ma potrzeby, żeby pełny skład wypowiadał się akurat w tym momencie. Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Jeżeli ustawy funkcjonujące może uchylić mniejszy skład Trybunału. W związku z tym uważamy, że ta poprawka jest zasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 22 poprawki? Tak, 24 maja 2015 roku odbyło się głosowanie, lecz nie wybory. Głosowało 418 za, 232 przeciw, 154, wstrzymało się 32. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. 20...